mecz z Górnikiem. Jakie są emocje w drużynie, jakie panują? Myślę, że jest pozytywne nastawienie, dlatego że każde zwycięstwo buduje zespół. Nie inaczej jest tutaj w naszym przypadku. Po jakimś dołku, mam nadzieję, wyszliśmy z tego i będzie już tylko lepiej do końca rundy. GKS ma obecnie dwupunktową przewagę nad Ruchem Zdzieszowice. Nie jest to zbyt do końca bezpieczna pozycja. No nie jest do końca. No, ja myślę, że 17 drużyn w tej lidze chciałyby być na naszym miejscu. Jesteśmy my na tym pierwszym na razie i gramy, każdy mecz gramy o zwycięstwo i jeśli wygramy wszystkie do końca, to na pewno awansujemy. Czy kibice są w stanie Wam jutro jakoś pomóc? Tak, ja bym bardzo prosił właśnie cały czas o ten doping, żeby on był. My jesteśmy wszyscy dumni, że mamy takich kibiców, jesteśmy szczęśliwi, że dopingują nas i najważniejsze to, że oni byli z nami nawet w tych ciężkich dla nas chwilach. Także bardzo prosimy teraz jako zespół, sztab, bardzo prosimy o wspomożenie nas i żeby tak było do samego końca. W takim razie trzymamy kciuki za jutrzejszy mecz. Nie, dziękuję.